Cześć! W dzisiejszym filmie opowiem Ci trochę o zdjęciach w kanwie, jak ich używać, skąd je brać i jak się nimi posługiwać. Dodamy nową stronę w naszym projekcie i na tło tej strony wygramy zdjęcie. Możemy to zrobić na dwa sposoby: korzystając z naszych przesłanych zdjęć lub wybierając zdjęcia stokowe z biblioteki kanwy. Zrobimy dwa oddzielne projekty, żebyś mógł zobaczyć, jak to działa. Wybierając zdjęcie z przesłanych, korzystamy ze zdjęć, które wgraliśmy samodzielnie do kanwy. Mogą to być screeny, nasze zdjęcia, bądź zdjęcia kupione z innych stoków, takie jak na przykład te zdjęcia z pączkami. Rozciągamy takie zdjęcie, aby odpowiadało naszym wymiarom, lub drugą opcją, którą możemy zrobić, to takie zdjęcie niewymiarowe przycinamy. Klikamy tutaj na górze przytnij i wybieramy wymiar kwadratu. Tak przygotowane zdjęcia możemy zostawić jako tło dla naszej grafiki, ale możemy też wykonać na nim kilka operacji i to właśnie pokażę Ci teraz. Klikając na to zdjęcie, pojawia nam się tutaj szereg funkcji. Po pierwsze, możemy takie zdjęcie usunąć, jeśli nam się nie spodoba, albo nie będzie zgodne z naszą koncepcją. Możemy je zablokować, wtedy nie da się go ruszyć. To jest bardzo przydatne, jeżeli na grafice pojawia się wiele elementów. Ponieważ bardzo często przesuwając np. tekst, przesuwa nam się zdjęcie w tle i robi się dość spory bałagan na takiej grafice. Jeśli chcemy najeść napisy na zdjęcie, które jest zbyt intensywne, możemy zmniejszyć jego przeźroczystość. Wtedy będzie bardziej wyblakłe i będzie bardziej tłem niż zdjęciem samym w sobie. Ja na razie zostaję przeźroczystość na 100, ponieważ chcę pokazać Ci jeszcze inne opcje. Kolejną opcją, którą możemy użyć przy naszym zdjęciu, jest przerzucanie. Możemy przerzucić je w poziomie lub w pionie. Przy zdjęciu z napisami jest to bezużyteczne, ale przy zdjęciach innych przedmiotów, na przykład gdy chcemy wkomponować napis po tej stronie, to przerzucenie elementów jest czasem bardzo przydatne. Następnie możemy przycinać, to już widzieliśmy. Możemy zdjęcie dostosować. Tutaj mamy takie opcje. Jak w aplikacjach do edycji zdjęć. To znaczy, że możemy takie zdjęcie zrobione telefonem przesłać automatycznie do Canvy i tutaj je zedytować. Możemy zmienić jasność. W prawo się robi jaśniejsza, w lewo robi się ciemniejsza. Możemy zmienić kontrast. Mniejszy, większy. Możemy zmienić nasycenie, to znaczy, że kolory będą bardziej wyraziste lub bardziej wyblakłe. Możemy nałożyć odcień na dany kolor, taki filtr w danym kolorze. Możemy zdjęcie rozmyć lub wyostrzyć. Takie lekko rozmyte zdjęcia wyglądają też ciekawie jako tło. Możemy ocieplić lub ochłodzić nasze zdjęcie. To jest bardzo ważne, ponieważ aby fit na przykład na Instagramie był spójny, ważne jest utrzymanie tej samej temperatury zdjęć. Czyli albo zdjęć wpadających w takie ciepłe kolory, żółte, pomarańczowe, albo chłodnych zdjęć w różu, w fiolecie, niebieskim. I ten suwak może nam w tym pomóc, ponieważ każde zdjęcie można zetytować tak, aby było bardziej ciepłe, lub bardziej chłodne. I ostatnia jest winieta, która zmienia rogi naszego zdjęcia, robi taki efekt lunety. I to, co jest ważne, tutaj na dole zapisuje się kod filtra. Kod tego filtra to są nasze indywidualne ustawienia. Jeśli uda się Tobie zedytować zdjęcie tak, że będzie się to Tobie bardzo podobało, zapisz sobie ten kod, możesz go gdzieś skopiować. Na przykład ja skopiuję ten kod i nałożę je na inne zdjęcie. Dodam nową stronę. Wybiorę jakieś zdjęcie, które nie było tutaj użyte. To zdjęcie z tła usuwam. Rozciągam. Klikam. Dostosuj. I wklejam tutaj ten kod filtra, który ustawiłam tam. Jak widzisz, zmieniliśmy tutaj to zdjęcie na bardziej chłodniejsze i to dużo lepiej widać na ścianie tego zdjęcia, ponieważ w normalnych ustawieniach jest ona czysto biała. W naszych ustawieniach wpada w niebieski. Jeśli przeciągnęlibyśmy to bardziej na prawo, wpadałaby w żółto pomarańczowe. Usuwamy te, ten slajd, klikamy w kosz. I wracamy do naszego zdjęcia, które możemy dostosowywać dalej. Możemy użyć filtra. Filtr to jest gotowy zestaw tego, co robiliśmy przed chwilą. Jeśli chcesz, żeby twoje zdjęcie było bardziej pro, spróbuj dostosować suwaki indywidualnie do zdjęcia. Ale jeśli się spieszysz, możesz wybrać jeden filtr, który będziesz nakładać na wszystkie zdjęcia. Masz możliwość kontrolowania jego intensywności.